19 grudnia 1939 roku. Lida. Dawno już nie pisałem, bo i czasu nie bardzo mam na to. Wprowadzamy planowo wszędzie porządek, swobodę, kulturę, dobrobyt i sprawiedliwość. Socjalizujemy, co możemy i gdzie możemy. Po komunistycznemu. Niedawno kupiłem ja sobie jeszcze jeden zegarek, ale nie w sklepie, lecz od znajomego Lipy, też robociarza, któremu pieniędzy na wódkę zabrakło. Teraz każdy, kto tylko na mnie spojrzy, od razu widzi, że ważna persona jestem, bo przy dwóch zegarkach chodzę. Prócz tego mam prawdziwą walizkę, prawie zupełnie nową, z dwoma zamkami i miedzianymi okuciami na rogach. Kupiłem sobie też chromowe buty angielskiego fasonu z rzemykami pod kolanem. Niedawno ubrałem się ja fasonowo i z walizką w ręku ze 2 godziny przed lustrem stałem. Na siebie patrzyłem i napatrzeć się nie mogłem. Tylko wzrostem ja za mały i nos trochę przypłaszczony, a poza tym wszystko wspaniale. W dalszym ciągu mieszkam u Lipy, lecz wódki z nim nie piję i rozmawiam bardzo ostrożnie. Przyglądam się ja, jak żyją Lipy i bardzo się dziwię. Dobrze jedzą, czysto chodzą i własny dom mają. We 4 osoby w 3 pokojach mieszkają i wszędzie są firanki, kwiatki. A w jednym pokoju ja nawet prawdziwy patefon zauważyłem. Daję komunistyczne słowo honoru, że nie kłamie. Nie mogę ja uwierzyć w to, że Lipa uczciwym sposobem do takich wielkich bogactw doszedł. Może robotnikiem on teraz jest. To prawda, przekonałem się. Ale żeby cała rodzina z jego pracy mogła żyć w takiej rozkoszy, to w taką bajkę nikt rozsądny nie uwierzy. Żona Lipy ze 40 lat ma, ale kobieta niczego sobie tłusta. Z początku ja do ich starszej córki oko robiłem. Piękna panna, Julka się nazywa. Wysoka, zgrabna, piersista i w zadzie należycie rozrośnięta, a ubiera się jak aktorka filmowa. Nawet kapelusz czasem włoży i różne tam palta i żakiety posiada, a także parasolkę. Nawet pewnego razu u niej zegarek na łańcuszku zauważyłem. Ot, myślę ja sobie, żeby mnie taką podczepić. Więc zacząłem ja ją kokietować. To ją łokciem szturchnę, to na nogę nastąpię. Przechodząc to, mrugnę do niej w sposób znaczący. Naszej by to wystarczyło. Za cześć wielką uważałaby, że ją czerwony oficer raczył swoją uwagą zaszczycić, a ta nic, mordę kręci. Więc ja jej pewnego razu nad wieczór drogę na dziedziniec zastąpiłem i mówię bardzo politycznie. Może pójdziemy dziś do kina kolejowego na film. Ja bilet zafunduję. Dziękuję, powiedziała. Nie interesują mnie wasze kluby i filmy. Zresztą widziałam, że tu wasze Sowietki przyjechały i w sołdackich mundurach chodzą. Możecie sobie którąś z nich zaprosić. Odtrąciła mnie i poszła. Ja bym potrafił inaczej z nią pogadać. Chłopaki dużo opowiadali, jak z takimi burżujkami trzeba postępować. Ale na Lipę wzgląd miałem i na jego proletariackie pochodzenie. Poza tym widać, że on człowiek taki, co i w mordę walić potrafi. 1 stycznia 1940 roku. Lida. Wielkiemu Stalinowi. Hurra! 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 Zaczynamy nowy rok. Wczoraj spotkałem ja lejtnanta Dubina. Powiedział, przyjdź do mnie wieczorem, wypijemy, spotkamy nowy rok. Będzie kapitan Jegorow i jeszcze kilku chłopaków. Dobrze, powiedziałem. I poszedłem. No, naturalnie ubrałem się odpowiednio i perfum nie pożałowałem. Przychodzę, a tam już wszyscy są i kapitan Jegorow też. Od czego zaczniemy? Spytał nas Dubin. Wiadomo od czego, powiedział lejtnant Sinicyn. Od wódki zaczniemy i wódką i skończymy. A może z początku herbaty chcecie? Herbata nie wódka, dużo nie wypijesz. No i dawajmy chlać, znalazła się gitara. Dubin niczego sobie gra głośno, więc my chórem Moskwę machnęli. Głos wiadomo, każdy z nas ma i śpiewa z całej sił, to aż okna się trzęsły i szklanki dzwoniły. Niech burżuazja słyszy i zna, że armia czerwona się bawi. W
kącie pokoju pianino stało, ale grać nie umieliśmy na tym faszystowskim instrumencie. Jednak kiedy wypiliśmy więcej, to Sinicyn spróbował i nawet bardzo dobrze szło, więc Dubin na gitarze rżnie, my z całych sił, jeśli zawtra wojna, śpiewamy, a Sinicyn pianino obu rękami po zębach chlaszczy. I tak ładnie nam szło, że my tym sposobem do północy się bawili. Potem Dubin uroczyście powiedział: drodzy towarzysze, zaraz będzie nowy rok. Zaczniemy go specjalną zakąską do wódki. Jest to najlepsze na świecie burżujskim jedzenie. Poszedł on do szafki, wyjął dużą papierową torbę, przyniósł ją i wyrzucił zawartość na stół. Było to coś podobnego do strąków dużego bobu albo do małych ogórków. Co to jest? Spytałem. Banany, powiedział Dubin. Nasze chłopaki z NKWD, tu u pewnego burżuja, który miał dawniej owocarnię, rewizję zrobili. Dawać tu banany, krzyczy Jegorow. Dość burżują tym się obżerać, teraz nasza kolej. No nic, Dubin banany porządnie w umywalce umył i kilka z nich plasterkami na talerzu pokrajał, potem oczywiście odpowiednio posolił i każdemu wódki nalał. Zdrowie piechoty, powiedział. Wypiliśmy i bananami zagryzamy. Ale cholera go wie, jakoś niesmacznie było. Ja nawet wypluć chciałem, a Sinicyn wówczas powiedział, do tych bananów trzeba octu i tak samo pieprzu. Pieprz był, a po ocet Dubin do gospodyni poszedł pożyczyć. Zaprawiliśmy banany octem, no i rzecz jasna pieprzem. I zupełnie inny smak wyszedł, ale wszystko jedno, nie podobały mi się. Wolę kiszone ogórki, a nawet cebulę, ale nic, pod wódkę to nawet i banany pójdą. Tylko to było najgorsze, że kapitan Jegorow nieco za wcześnie chorować zaczął. Sinicyn do pianina go podprowadził, przykrywkę u góry instrumentu otworzył i powiedział: walcie, towarzyszu, do środka, bo szkoda podłogę zanieczyszczać, a w tym głupim instrumencie miejsca dość. Wszystko się zmieści. Widzę ja, z drugiej strony, pianina Maślannikow przysposobił się i też naloty na rygę robi. Ale ja dobrze się trzymałem i dalej wódkę pod banany chlastałem. A potem posłyszałem, jak Dubin powiedział: te banany to najlepiej z olejem jeść i cukrem, ale szkoda, że nie mam. Nie zdążył on tego wypowiedzieć, jak kapitan Jegorow od pianina oderwał się, do stołu zbliżył się, jeden banan, jeszcze niepokrajany, wziął i Dubina nim w zęby, jak zajedzie. Otrułeś mnie, draniu, krzyczy. Nigdy ja od wódki tak prędko nie żygałem. Banany należy się kiszone jeść, albo marynowane, a ty surowe dałeś. I w mordę go, i w mordę. Więc Dubin zaczął bronić się, chwycili się za włosy i po podłodze tatłają się. Kapitan Jegorow, naszego gospodarza, całego bananami zanieczyścił. Ale to drobiazg, od trochę śmiechu było i już. A potem my znów pili na banany, jakoś wszyscy apetyt stracili. Tylko Dubin dalej jadł, żeby nie zmarnowało się. Szkoda, że wam nie podobają się, mówił. To przecież sama najlepsza burżujska przekąska. Tylko pewnie trzeba do nich szanu albo musztardy dodawać. To niech sobie te przekąskie burżuje i żrą, powiedział kapitan Jegorow. A ja za takie kpiny i śmiechy będę w mordy bił. Bawiliśmy się tak chyba do 3 rano. Dobrze nie pamiętam, bo przytomność straciłem i tylko nad ranem od zimna obudziłem się. A zimno musiało być, bo kapitan Jegorow w trakcie zabawy wszystkie okna krzesłem powybijał i pół pieca uszkodził. Takim to sposobem bardzo wesoło i przyjemnie spotkaliśmy nowy rok. 19 stycznia 1940 roku. Lida. Mieszkam ja nadal u Lipów. Wódki z nim nie piję, chociaż wiele razy mi proponował. Zagrzejemy się, czerwony dowódco, ale powiedziałem mu, że doktor pić mi zabronił, bo mam chory żołądek. Nie dałem się namówić. Dość miałem strachu za pierwszym razem.
Pokój mój bardzo przyjemny. Obliczyłem, że ma 24 metry kwadratowe mieszkalnej powierzchni. U nas w związku to by musiało tu czterech ludzi żyć. Po 6 metrów na każdego, a ja sam rozkoszuję się. I nikt w moje sprawy nosa nie wsadza. Bardzo to przyjemnie, chociaż i niesocjalistycznie. Zgodnie z lipami żyję. Nie ma co mówić, dobrzy są ludzie. Tylko tej Julki nie lubię. Jest u Julki siostrzyczka, Zośka nazywa się. Może ma 10 lat, ale jaka sprytna. Teraz nasza władza ją po trochu wykształci, może na komunistkę wykieruje. Na razie do ich burżujskiej szkoły chodzi. U nas specjalne wykłady były, jak odnosić się do tutejszej ludności. Główna rzecz powiadali, nikomu nie ufać i nic o związku nie opowiadać. Bo starszy element, który pod burżujskimi rządami wyrósł, jest na zawsze stracony i zepsuty ostatecznie, więc musi być stopniowo zlikwidowany. Natomiast dzieci można będzie wychować na pożytecznych dla Rosji ludzi. Trzeba do nich dobrze odnosić się, dawać cukierki i wpajać w nich miłość i szacunek dla partii Stalina, więc ja często dla Zośki cukierki przynosiłem, bo ona bardzo słodycze lubi i często z nią o różnych sprawach rozmawiałem. Pewnego razu spytałem jej, kto ty jesteś, Polka czy Białorusinka? Polka, powiedziała. Nie, mówię, nie jesteś Polką, bo Polski już nie ma i nie będzie. A ona powiedziała, ot przyjdą Anglicy, was stąd wypędzą i znów Polska będzie wolna. Pewnie ona to w szkole słyszała. Okropna ta burżujska nauka. Mają rację politrucy. Potem zapytałem, czy ty wiesz, kto jest Stalin? Wiem dobrze, powiedziała. To mnie bardzo się podobało, więc ja ją po główce pogłaskałem i cukierki jej dałem. Powiadam, to bardzo dobrze, że wiesz, ale powiedz mi dokładnie, kto on jest. A ona mi mówi głośno i wyraźnie, tyran i krwiopijca, który razem z Hitlerem chce zniszczyć świat i zrobić wszystkich niewolnikami, tak jak w Rosji. Ja od razu spociłem się, z miejsca wstałem, obejrzałem się, potem drzwi otworzyłem, żeby zobaczyć, czy w sieniach kogoś nie było, czy ktoś jeszcze nie słyszał jej słów. Tchu mi zabrakło. Długo patrzyłem ja ze zdziwieniem na Zośkę. Pierwszy raz w swoim życiu coś podobnego posłyszałem. Potem spytałem ja jej. Kto ci to powiedział? Tatuś, mamusia czy Julka? A może w szkole to słyszałaś? A ona mówi. Nikt mi tego nie powiedział, ale wiemy wszyscy. I wy też wiecie, tylko udajecie, że nie, bo się boicie waszego NKWD. Od tamtego czasu zacząłem się jej bać. A ona, tak jak i dawniej, do mnie wciąż przychodzi i prosi to ilustrację i pokazać to pistolet, ale już nigdy jej o nic nie pytałem, bo nawet słyszeć takich rzeczy nie chcę. Ją teraz trzeba będzie długo z tych burżujskich pojęć wyzwalać, ale to już nasze sowieckie szkoły zrobią. Bardzo mnie interesowało, jak w tutejszych burżujskich szkołach tresują dzieci na takich faszystowskich szakali. Dużo ja czytałem o tym, jak w polskich szkołach nauczyciele i księża znęcają się nad dziećmi i takim sposobem wbijają im do głowy różne faszystowskie pojęcia. Postanowiłem ja zbadać tę sprawę. Bo szkoły dla dzieci na razie zostały te same, co były tu poprzednio. Otóż pewnego dnia po południu Zośka wcześniej do domu przyszła ze szkoły. Na dworze był duży mróz. Ona plecak z książkami zostawiła i do mnie puka, bo u mnie najlepiej w piecu palili i zawsze było bardzo ciepło. Tego dnia ja służby nie miałem i siedziałem w domu. Dałem ja jej cukierka i gadamy. Ona taka wesoła opowiadała mi, co widziała w mieście. Pyta, czy umiem strzelać z armaty. Ot, paple jak dziecko burżujskie, bo nasze sowieckie dzieci są inne, poważne, mało się śmieją
i są dobrze uświadomione o roli proletariatu i Rosji, a przede wszystkim bardzo kochają Stalina i wiedzą, że czeka je wielkie zadanie – walczyć o wyzwolenie świata od ucisku kapitalistycznego. A tej to tylko śmiechy, cukierki i zabawy w głowie. Tak, marny los tutejszych dzieci. Więc postanowiłem ja wybadać Zośkę, jak ich biją. Wiem, że nauczyciele i księża mają w tym celu specjalnie wyrabiane gumowe pałki. Poza tym są u nich linijki. Obejrzałem ja dłonie Zośki i żadnych śladów bicia nie dostrzegłem. Więc powiadam do niej. Chcesz otrzymać 5 rubli na cukierki, to zdejm sukienkę i pokaż mi plecy. Kiedy się wstydzę, powiada. A po co wam to? Nie masz czego wstydzić się, mówię. Ja słyszałam, że tatuś i mamusia ciebie biją. Chcę więc zobaczyć, czy masz ślady odbicia. Tatuś mnie nigdy nie bije, a mamusia czasem da klapsa. Więc pokaż plecy, bo ci nie uwierzę. Zośka zdjęła sukienkę, a ja obejrzałem dokładnie plecy, ale żadnych sińców ani znaków odbicia nie zobaczyłem. Dałem ja jej 5 rubli i pytam, powiedz prawdę, czy ciebie w szkole biją? Po co? Spytała. Jak to po co? Wiem dobrze, że was dzieci, nauczyciele i ksiądz zawsze biją. Nie, powiedziała, to nieprawda. Dziwna historia. Rzeczywiście żadny nie ma rany, ani śladów odbicia nie znalazłem. Na pewno jest kapitalistyczną pionierką i rodziców oraz innych uczniów śledzi i do faszystowskiego NKWD donosy robi. Inaczej nie może to być. 7 lutego 1940 roku, Lida. Przedwczoraj poszedłem ja wieczorem do kina. Nie o kino mi chodziło, lecz dowiedziałem się, że niedawno nowa partia Sowietek przyjechała. Pomyślałem sobie, może i ja, którą z nich podczepię, bo z tutejszymi burżujkami nic nie wychodzi. Otóż przyszedłem ja do kina i widzę, rzeczywiście są po 2, po 3, chodzą, śmieją się, pestki słonecznikowe łuszczą i ku mężczyznom w sposób interesujący zerkają. I naszych chłopaków również dużo się zebrało, żeby nowy towar dokładnie obejrzeć. Ja kilka razy przed kinem przeszedłem i uważam, którą by przygadać. Wiadomo, że i one po to tu przyszły, ale jako oficer chcę wybrać sobie trochę lepszą, bo wśród nich straszne wydry bywają. Wreszcie jedną lepszą zauważyłem, trochę do Duni podobna i z wyglądu delikatna bardzo. Zbliżyłem się ja do niej i mówię, jakby ja was skądś znam. I mnie tak się zdaje, powiedziała. Więc poszliśmy do mnie. Przespaliśmy się i rano ja wcześniej wstałem, bo do koszar musiałem iść. Zacząłem ja ją budzić, a ona powiedziała, możesz sobie iść, ja jeszcze z godzinkę pośpię, a potem pójdę. Poszedłem ja na służbę. Wieczorem wróciłem. Nastki nie ma. Pokój niesprzątnięty, łóżko niezasłane. Zacząłem ja wszystko porządkować i dostrzegłem, że pod łóżkiem nie ma tamtej paczki, co chciałem ja Duniaszce wysłać, ale rozmyśliłem się. Bardzo ja zdenerwowałem się i zawołałem Lipę. Powiadam do niego, tu u mnie w pokoju paczka z drogocennymi rzeczami zginęła, a tu nikt prócz ciebie, twej żony i córek wstąpić nie może, spyta je. Może która w żart wzięła? A on mówi, żadna z nich nie weźmie ani żartem, ani naprawdę. Takich zwyczajów u nas nie ma. Ale ja zauważyłem, że dziś rano z twojego pokoju wyszła Sowietka jakaś taka i pudełko niosła pod pachą. Bardzo mi przykro się zrobiło i rzeczy wartościowych wielka szkoda, więc postanowiłem ja koniecznie Nastkę znaleźć. Zacząłem każdego wieczora w pobliżu kina chodzić, ale nie przyszła nigdy. Wreszcie złapałem ja ją w dzień na rynku. Była tam z 3 koleżankami. Dzień dobry, Nastko, mówię, a ona z początku udała, że mnie nie poznaje wcale, a później powiada, dzień dobry, tyle mam znajomych mężczyzn, że i nie poznałam od razu. To ja do niej mówię,
jak ty u mnie byłaś, to paczkę z drogocennymi rzeczami zabrałaś. Jaką paczkę, powiada? O żadnej paczce ja nic nie wiem. I jak wy zwierzy się na mnie, a jej koleżanki jak zaczną trajkotać, jak zaczną krzyczeć i śmiać się ze mnie, to ja nie wiedziałem, co i robić. Od tego czasu ja do kina więcej nie poszedłem, bo jeszcze taki kłopot mam, że ponownie u mnie wszy się znalazły. Od nastki napełzły. Mam szczęście, że nie coś gorszego. 12 kwietnia 1940 roku, Lida. Zima się skończyła, tak jak skończyły się burżujskie rządy na Białorusi. Przyszła wiosna, tak jak my, żołnierze Armii Czerwonej, aby wybawić proletariat od tyranii kapitalistycznej, wzeszło wyżej słońce, aby zniszczyć chłody, tak jak nasze rosyjskie słońce. Ojciec Stalin, by ogrzać chłopów i robotników promieniami wolności i dobrobytu. Rozkwitło wszystko dokoła i zazieleniło się swobodnie, tak jak w Związku Radzieckim. Przyleciały ptaki i śpiewają sobie głośno i bez przymusu na cześć partii komunistycznej i Centralnego Komitetu, zadowolone, że skończyły się tu rządy krwawych satrapów imperialistycznych. Przeczytałem ja to, co napisałem o wiośnie i widzę, że mam ja ogromny talent literacki. Tak, literatura nie znosi przymusu, więc może kwitnąć tylko tam, gdzie my jesteśmy i gdzie opiekuje się nią ojciec Stalin. 20 kwietnia 1940 roku. Lida. Jednak ta wiosna i mnie trochę w głowie zakręciła, bo omal nie zakochałem się w burżujce. Ale w porę opamiętałem się i miłość moją zlikwidowałem. Rozumiecie sami, żarcie dobre, baby zaś nie mam, więc czasem różne takie męskie myśli do głowy przychodzą i człowiek całkiem głupieje. Otóż niedaleko koszar było kilka straganów, których kobiety tutejsze sprzedawały różne jedzenie i herbatę. Zauważyłem ja tam pewną, niczego sobie, babuńkę. Była starsza ode mnie może o 10 lat, ale dość tłusta i mordę miała czerwoną. Tak, że mnie, można powiedzieć, nawet i spodobała się. Więc ja do tamtego straganu zacząłem często chodzić i herbatę nawet nadmiernie popijać. I zawsze byłem bardzo honorowy, co zjadłem albo wypiłem, to bez żadnego krętactwa płaciłem. Postanowiłem ja, że trzeba będzie zacząć z nią miłość kręcić. A że ona dużo ode mnie starsza, to znaczenia wielkiego nie ma. Bo naszych Sowietek po tamtej szkole, którą mnie nastka dała, miałem ja dość. Nawet patrzeć na nie było mi wstrętnie. Otóż chodzę ja do tamtej straganiary i herbatę trąbię. Ale myślę sobie tak. Jeszcze przyjdzie czas, kiedy ja darmo będę u ciebie odpowiednio do mojej wysokiej szarży wyżerał się. Spytałem o jej rodzinę. Okazało się, że od 3 lat jest wdową i mieszka sama. Toż rozkosznie, pomyślałem. Akurat dla mnie kobieta, bardzo bogata, bo i stragan ma i własne mieszkanie. Ale zrozumiałem ja, że z tymi głupimi burżujkami nie tak łatwo idzie jak z naszymi babami. Wiadomo, nieuświadomiony element, pełen kapitalistycznych przesądów. Aż pewnego razu po dłuższej znajomości zgodziła się ona pójść ze mną w niedzielę na spacer za miasto. Ale przed tym powiedziała, tylko nie liczcie na nic poza spacerem, bo ja jestem kobieta honorowa i uczciwa. Widzę, że młodzi jesteście i smutno wam samemu, więc porozmawiamy i czas na wolnym powietrzu spędzimy. Ale ja na to jej gadanie uwagi nie zwracałem. Ot, myślę sobie, takie są twoje burżujskie wykręty, ale przyjdzie czas, to się skończą. Wyszykowałem się ja na niedzielę należycie. Perfum dużo na głowę wylałem. 2 zegarki wziąłem i angielskiego fasonu buty wzułem.
Wyglądałem nie gorzej jak jakiś ważny sowiecki marszałek. W sobotę kupiłem butelkę wódki, a w niedzielę poszedłem do straganiary. Ona też szykownie się wystroiła i poznać jej było trudno w nowym palcie i w bucikach. Jak bardzo znaczna kapitalistka wyglądała. Przygotowała ona też paczkę z różnym jedzeniem i poszliśmy na spacer za miasto. Pogoda była znakomita, wszystko zielone. Blisko miasta las zauważyłem, więc zaraz szosy tam skręciłem. Znalazłem wygodne miejsce i rozesłałem płaszcz. Zaczęliśmy jeść i rozmawiać. Bardzo było wesoło i kulturalnie. Tylko wódki ona pić nie chciała. Ledwie ją na pół szklaneczki namówiłem. Resztę sam wypiłem. Potem zacząłem ja żądać od niej normalnego zadowolenia mnie jako mężczyzny. A ona powiada, u nas tak się nie robi. Jestem uczciwa kobieta, a nie jakaś ulicznica. Wstała, zapięła palto i kapelusz na głowie poprawiła. Potem mówi, bardzo przepraszam, ale czas mi już wracać do domu. Chciałam spędzić z wami trochę czasu dla przyjemnej rozmowy i towarzystwa. A jeśli wyszło inaczej, to bardzo żałuję. Proszę się nie gniewać na mnie. Ja te sprawy traktuję poważnie i muszę szanować się. Zezłościło mnie to bardzo. Porwałem ja się na nogi i do niej powiedziałem. Jesteś głupia, burżujska świnia. Otumanili was kapitaliści i księża swoją faszystowską propagandą. Zrobili z was dzikusów. Dopiero my przynieśli wam wolność i pojęcie o świecie. A ona dostała wypieków i mówi do mnie. Chcecie wiedzieć prawdę, coście nam przynieśli z Rosji? Chcecie to wiedzieć? Tak, powiedziałem. Proszę mówić. U nas każdy ma wolność słowa. Więc, powiada. Ale gdzieś tam, powiada, omal nie krzyczy. Przynieśliście nam głód, brud, wszy, choroby weneryczne i terror, bo więcej u was nic nie ma. I terror też wam przynieśliśmy? Spytałem, czując, że w oczach robi mi się ciemno ze złości. Tak, powiedziała. Ludzie ulicami chodzić boją się. Kobieta wieczorem z domu wyjść nie może. Ciągle rabunki, morderstwa i kradzieże. Nikt nie jest pewien nocy ani dnia. Popatrzyłem ja na jej burżujską mordę na kapelusz z piórkiem. Potem cofnąłem się i chciałem kopnąć gadzinę w ten tłusty, kapitalistyczny brzuch. Ale przypomniałem sobie, że jestem oficerem i że mam na sobie mundur Armii Czerwonej, więc... Tylko zajechałem ją pięścią w zęby, a ona jak worek mąki, chlap na ziemię. Nasza by sowiecka baba nawet nie mrugnęła, a ta od razu widać burżujskie paskudztwo. Żadnej w niej wytrzymałości nie ma. Splunąłem ja na nią z absolutną pogardą i nie oglądając się nawet, dumnie odszedłem. 5 maja 1940 roku, Lida. Służbę objąłem ja wczoraj w dzień i rozstawiłem warty, aby ochronić koszary i socjalistyczny majątek przed zamachami kapitalistycznych agentów. Wartownia jest tuż przy koszarach. Ach. I ja, jako dowódca warty, miałem przy niej osobny pokoik. Czas leciał. W nocy ja wiele razy warty sprawdzałem i czujnie stałem na straży armii. Dopiero o godzinie 3 nad ranem posłyszałem ja wystrzał, potem drugi. Wziąłem ja dwóch bojców z wartowni i pobiegłem dowiedzieć się, co się stało. Strzelał posterunkowy numer 4 przy składzie prowiantowym w pobliżu koszar. Przybiegliśmy tam, a wartownik wali z karabina do góry. Pytam ja wartownika, o co chodzi? Sabotażysta jakiś albo złodziej wlazł na lipę i innym daje stamtąd sygnały. Rzeczywiście obok magazynu prowiantowego duża lipa stała i nawet jakby poruszenie jakieś w gałęziach u góry drzewa było słychać. Zejdź, reakcjonisto! Krzyknąłem groźnie. Zejdź natychmiast, bo zastrzelimy! Nikt z lipy nie odpowiedział, więc ja latarką świecić zacząłem, ale nic dostrzec nie można. Ja znów krzyknąłem. Zejdź, faszysto, po dobremu, bo koniec ci będzie na tej lipie! A tam cicho. Wtedy kazałem ja dać ognia po lipie, więc bojcy zaczęli po niej z karabinów pruć, a ja z pistoletu. Tylko gałęzie i liście w dół leciały. Ale nikt nie spadł.
Potem wydałem ja rozkaz bojcom leść na lipę i tamtego drania za nogi w dół ściągnąć. Bali się bardzo, ale poleźli. Rozkaz musieli wykonać. Łazili oni po tamtej lipie chyba z godzinę czasu, krzyczeli, gałęzie trzęśli i nic. Tymczasem rozwidniło się. Całą lipę widać, ale nikogo na niej nie ma. Powiadam ja do wartownika. Coś tobie w głowie się pokręciło. Widzisz, że nikogo na lipie nie ma. Ale był, powiada. Był i innym sygnały dawał. Jakie sygnały? Świstał po cichu. Ale ja wyraźnie słyszałem. O, proszę posłuchać, znów świszczę. Stoję ja przy nim i uważam. Z początku nic nie słyszałem, a potem rzeczywiście świsty rozległy się. Patrzę ja na wartownika i dostrzegłem, że tu u niego w nosie świszcze, a nie na lipie. Zrugałem ja wartownika odpowiednio i poszedłem. Napisałem szczegółowy raport o powodzie urządzenia fałszywego alarmu. I w południe służbę zdałem. 1 maja obchodziliśmy bardzo uroczyście. Całe miasto było udekorowane czerwonymi flagami i wszędzie wisiały portrety naszego wielkiego wodza, Stalina. Były też portrety Lenina, a nawet i Marksa. W dzień była defilada wojskowa i pochody związków robotniczych, urzędów oraz szkół. I zauważyłem, że ludność miejscowa coraz więcej kocha naszą wielką Rosję i Stalina. Tyle nieśli różnych sztandarów i transparentów z proletariackimi hasłami. Na przykład, chwała wielkiemu Stalinowi, imię Stalin, gwarancją pokoju, wolności i dobrobytu. Wieczorem poszedłem ja na miting do klubu kolejowego. Tam można było wejść tylko członkom klubu, kolejarzom, oficerom i niektórym zaproszonym gościom. Po drodze do mnie lipa zbliżył się. Zobaczyłem ja, pijany zupełnie, ale trzymał się na nogach dobrze. Nie każdy by dostrzegł nawet, że jest pijany. Winszuję z naszym proletariackim świętem, krzyczy do mnie. A ja mu powiadam, długo musieliście czekać, żeby wam pozwolono to święto obchodzić. Dlaczego? Spytał. No jakże, powiedziałem, dopóki nas tu nie było, to kapitaliści na pewno nie pozwalali wam w tym dniu świętować. Chyba jeszcze większe normy pracy nakładali. No, ty i mylisz się, powiedział. I bez was my tu robotnicze święto obchodzili. I to jeszcze jak? Teraz to i popatrzeć nie ma na co. Dziwnie było mi to słyszeć. Chyba pamięć zawiodła go po wódzce. Lipa spytał mnie, dokąd idziesz? Na miting, powiedziałem. Będą ciekawe rzeczy gadać. Jeden mówca specjalnie nawet z Moskwy przyjechał. To i ja z tobą, rzekł Lipa. Jestem ciekaw, jak u was takie mitingi urządzają. Nie bardzo mi się chciało z nim iść, ale nie wypadało odmówić, więc poszliśmy razem. Ludzi zebrało się dużo, pełna sala. I tu nasi proletariaccy wodzowie na portretach wiszą i różne takie robotnicze hasła widać. Słowem, bardzo uroczyście. Zaczęli różni mówcy na estradę wychodzić i pięknie o naszym wielkim Związku Radzieckim i o jego wodzu Stalinie mówić. Orkiestra też była i często Internacjonał grała. Jeden mówca bardzo długo i składnie omawiał obecną sytuację na świecie. Wyjaśnił należycie podłą, zaborczą politykę krwawych angielskich imperialistów, tych podżegaczy wojennych i eksploatatorów setek milionów ludności w koloniach. Udowodnił, że Anglicy są i od wieków byli pasożytami świata. Powiedział, że na wyspie swojej nawet zboża nie chcą siać, lecz sprowadzają z kolonii, bo nie chcą pracować uczciwie. A całe ich zajęcie to znęcanie się nad robotnikami, polowanie na lisy, picie w barach i urządzanie giełd pieniężnych. Poza tym wywołują nieustannie wojny, żeby i na tym zarobić. Ale to się skończy wkrótce. Jest rzeczą wielkiego narodu rosyjskiego powetować ludzkości tę krzywdę, którą jej przez stulecia wyrządziła Anglia. Mowa ta nam wszystkim najwięcej się spodobała i dlatego długo krzyczeliśmy brawo i oklaskiwali mówcę. Niedługo przed zakończeniem mitingu wszedł na estrady politruk i opowiadał nam bardzo wzruszająco o prawach i obowiązkach obywateli radzieckich. Długo porównywał je z prawami obywateli państw kapitalistycznych.
i zrozumieliśmy, że tam są nie prawa obywateli, lecz całkowite bezprawie, terror i wyzysk. W pewnej chwili politruk zwrócił się do sali i spytał: kto mi powie, jaki jest obowiązek dobrego żołnierza Armii Czerwonej? W sali ktoś powiedział głośno: bić wrogów Rosji Sowieckiej w każdym czasie i w każdym miejscu. Słusznie, potwierdził jego słowa politruk. Rozległy się oklaski i brawa. A kto mi powie, jaki jest obowiązek dobrego komunisty lub komsomolca? Być wiernym towarzyszowi Stalinowi oraz partii i posłusznie wykonywać ich rozkazy, krzyknął z głębi sali jakiś cywil. Słusznie, potwierdził politruk. Znów rozległy się oklaski i brawa. A kto mi powie, rzekł dalej politruk, jaki jest główny obowiązek prawdziwej sowieckiej kobiety? Na sali milczeli, bo to niełatwo zgadnąć albo zrozumieć, a tu trzeba krótko odpowiedzieć w taki sposób, żeby do więzienia albo do łagru nie trafić. Ale po dłuższym milczeniu całej sali politruk powiedział sam. Najważniejszym obowiązkiem prawdziwej sowieckiej kobiety jest wychować swe dzieci na wiernych synów Josifa Wissarionowicza Stalina. Cała sala rozbrzmiewała od oklasków, które trwały bardzo długo. Potem mówca spytał: a jaki jest obowiązek prawdziwego mężczyzny? I tym razem wszyscy milczeli. Rzecz jasna, każdy chce żyć i to żyć na wolności. Nagle odezwał się Lipa, który stał obok mnie. Dobrze zapiąć rozporek. Ja struchlałem na sali milczenie, a Lipa czka i pyta jakiegoś lejtnanta. Dobrze mu powiedziałem, co? Na szczęście nie wszyscy go słyszeli i nie wszyscy zrozumieli, bo to można by i za kpiny kontrrewolucyjne uznać. Jakiś kapitan NKWD nawet już nim się zainteresował i spytał mnie, kto to taki? Pijany robotnik kolejowy, powiedziałem. Ucieszył się ze święta i wolności, więc upił się. I coś tam ma mrocze. Zacząłem ja od Lipy odsuwać się, żeby nie podejrzewano mnie, że go znam. Na szczęście mówca znów zabrał głos i sprawę sam wyjaśnił. Prawdziwy sowiecki mężczyzna musi być zawsze gotów. W tym miejscu Lipa pewnie coś bardzo paskudnego powiedział, bo wszyscy zaczęli od niego odsuwać się. Oddać życie swe i pracę dla dobra Związku Radzieckiego. Cała sala długo klaskiwała politruka. Ja też waliłem w dłonie z całych sił, a jednocześnie boczkiem ku wyjściu kierowałem się, aby jak najprędzej znaleźć się dalej od Lipy. Bardzo ja żałuję, że u Lipy mieszkam, ale jestem pewien, że niedługo on się tu uchowa i że wyślą go na przeszkolenie tam, gdzie dla podobnych elementów miejsca są przygotowane.